Wyszyńskiego i pierwszy referat tej części obrad wygłosi pani Katarzyna Kowalska pod tytułem Krytyka liberalizmu w ujęciu Karol Kejtman. Bardzo proszę. Więc Karol Kejtman nie jest w Polsce specjalnie znana, szeroko konsultowana, więc ja może zacznę od przedstawienia, kim ona jest, ale myślę, że to kim ona jest, dobrze osadzi i pokaże, jak należy rozumieć jej krytykę myśli liberalnej. Może tylko dodam, że czasami jej tezy mogą wybrzmieć tak troszkę analistycznie, mocno antypatriarchalnie, czy są to takie raczej mocne tezy, więc tym bardziej chcę podkreślić, że jest to myślicielka, która prezentuje takie bardzo wnikliwe rozumowania, której argumentacja jest bardzo pogłębiona. To jest taki warsztat akademicki, zarówno jeśli chodzi o sztafasz taki przypisowy, jak i taką refleksję rozbudowaną, bardzo pogłębioną, więc proszę nie dać się zwieść, to jest taki mocny akademik. Więc wydaje mi się, że Karol Kejtman jest przede wszystkim demokratką, przy czym ona zwraca ostrze krytyki przeciwko demokracji przedstawicielskiej, przeciwko demokracji liberalnej. Krytykuje uwiąz świadomego, tylko zaangażowanego obywatelstwa, co łączy właśnie z demokracją liberalną. Natomiast opowiada się po stronie ideału demokracji partycypacyjnej, takiego właśnie zaangażowanego obywatelstwa i takiego życia wspólnotowego, czyli możemy powiedzieć, że jest to taki partycypacjonizm, ale w sensie takiej rusoistycznej tęsknoty, ja bym powiedziała. Można porównać jej myśli troszkę do na przykład takiego amerykańskiego filozofa polityki Benjamina Barbera, albo na przykład krytyka myśli neoliberalnej i demokracji liberalnej, na przykład komunitarysty Henry Tama. Karol Kejtman jest również republikanką, właśnie w duchu takiego republikanizmu oświeceniowego Jana Jakuba Rousseau. Ten Jan Jakub Rousseau tutaj jest naprawdę nieprzypadkowy. Wyrzuciwszy wszystkie jego poglądy na temat kobiet, czyli cały patriarchat, to w zasadzie to jest bardzo znaczący i kluczowy myśliciel w tym sensie, że on właśnie wysunął na pierwszy plan takie indywidualne zaangażowanie i uczestnictwo w przedsiębraniu decyzji politycznych, co dla Kejtman jest w zasadzie taką kluczową rzeczą. Karol Kejtman jest socjalistką i przynależy do szeroko rozumianej tradycji lewicowej. No, czyli mamy tutaj to, co charakterystyczne dla lewicy, krytykę funkcjonowania i ekspansji rynku kapitalistycznego, niechęć do nierówności ekonomicznej. To jest taka refleksja pełna, zwraca się przeciwko pewnym autorytarnym jakimś tendencjom, antyrasistowska, antykolonialna. Jest to perspektywa krytyczna, czyli potrzebujemy jakiejś zmiany społecznej, nie jakiejś ewolucji, tylko raczej tutaj byłoby to coś taka bardziej w stylu negacji istniejącej rzeczywistości, nawet jeśli to pachnie jakąś utopią. No a jeśli szukamy takich bardzo konkretnych zagrożeń, no, takiego bardzo konkretnego zagrożenia, to można po prostu powiedzieć, że to jest, że przynależy do tak zwanej nowej lewicy. Mniej więcej wiadomo, o co tutaj chodzi, bo Marksa, Marcus i tak dalej. Jest to feministka. W 1988 roku napisała taką książkę The Sexual Contract. To jest jedyna książka przetłumaczona na język polski w 2014 roku. Niestety książka ukazała się pod tytułem Kontrakt płci. Wydaje mi się, że to jest dosyć niefortunne tłumaczenie, ponieważ mamy tradycję umowy społecznej i ten kontrakt płci sugeruje, że jest jakiś dodatkowy, inny, tajemniczy kontrakt płci. Nic bardziej mylnego. Po prostu umowa społeczna jest jednocześnie umową płci, gdzie po prostu w ramach umowy społecznej dokonuje się wartościowanie dotyczące kobiet i ona to analizuje. Jest to książka chyba najbardziej znana, przetłumaczona ponad 10 języków. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że jest to książka bardzo tak prawidłowo napisana, taka niesystematyczna, taka sugestywna książka, ciekawa, bardzo przystępna narracja, każdy może się z tym zapoznać i myślę, że oddziaływanie Karol Kejtman w dziedzinie feminizmu może być właśnie dalej trwać, ponieważ ze względu na właśnie walory, takie mocne tezy i takie walory retoryczne tej książki. Jest Karol Kejtman anarchistką. Susan Hopkins zaliczyła na przykład Karol Kejtman do anarchistycznego skrzydła ruchu socjalistycznego i może zaskoczę Państwa, ale najbardziej afirmatywne tezy, jakie ja znalazłam na temat tej myślicielki, to była strona poświęcona anarchizmowi. Nigdzie nie znalazłam
bardzo silnie uzależniona od społeczeństwa i właśnie realizacja tej wolności uzależniona jest uprzednio od zmiany systemu społecznego, a wolność oczywiście nie jest rozumiana, że jakieś tam rywalizujące atomy na rynku kapitalistycznym konkurują ze sobą. No to oczywiście to nie jest ten duch. I Karol Patnam też, może dodam, bo też nie jest, to nie jest duch takiego, takiej lewicy i tego anarchizmu, który by akceptował silne państwo. Nie. To jest zwrócone przeciwko temu państwowemu etatyzmowi i centralizacji, bo tu pamiętajcie Państwo, że chodzi o te rządy ludu, czyli raczej społeczeństwo trzeba zwrócić, a nie państwo. I może powiem jeszcze, że jest to taka Zosia Samusia moim zdaniem, to znaczy to jest myślicielka, która kroczy swoją własną drogą. To się wyczuwa, jak ona referuje niby tych myślicieli, z którymi niby w jednym nurcie jest to feministki czy jakichś lewicowych myślicieli. Ona zawsze zachowuje daleko idący dystans, obiektywnie to referuje, w zasadzie zawsze wszystkich krytykuje, a w zasadzie ona ma tylko rację i tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że ten walor jej pisarstwa polega na tym, że ona klasyczną myśl polityczną, którą bardzo głęboko analizuje, łączy w bardzo ciekawe konstelacje, ponieważ jej książki i pisarstwo charakteryzuje też takie dosyć pogłębione odniesienie się do aktualnej literatury przedmiotu, więc to jest zawsze takie ciekawe konstelacje po prostu z tego wychodzą. Ja osobiście uważam, że stanowisko myślicielki należy określić na przykład egalitaryzmem antykontraktowym, czyli właśnie to sprzeciw wobec umowy społecznej, albo przed partycypacjonizmem antykontraktowym, albo republikanizmem antykontraktowym, albo jeśli ktoś chce podkreślić sprawy kobiece, no to może powiedzieć feminizm antykontraktowy. Myślicielka ta zestawiana jest bardzo chętnie i często z Crawfordem Bromach Personem, takim kanadyjskim marksistującym filozofem. I w literaturze przedmiotu ona razem z C.P. McPhersonem uchodzi za taką najpoważniejszą właściwie alternatywę dla demokracji prawicowej. Bo proszę zauważyć, że skoro Patnam sprzeciwia się tej demokracji liberalnej, to jeśli odłączymy od demokracji liberalnej przymiotnik, znaczy to słowo liberalizm, zostanie nam sama demokracja, to mam takie wrażenie, że chyba w polskim dyskursie bardzo nas to wyrzuca, że to ta demokracja bez tego liberalizmu to jest taka demokracja w duchu prawicowym, czyli wyrzuca nas to gdzieś to w kierunku może Karla Schmidta, a jeśli chodzi o politykę, to może nawet Wiktora Orbana, tak? Więc może warto rzeczywiście to sobie zapamiętać, że są też lewicowi fanowie demokracji, która nie jest liberalna, to nie jest tylko jakby przymiot, znaczy prawica się tym interesuje. No i tak, ten liberalizm jest moim zdaniem krytykowany przez Patnam w sposób bezlitosny. Jakbyśmy wzięli od 1 do 10 w skali, że 10 najsilniejsza krytyka, no to ja chyba bym wyzypowała, że jest to 10. To znaczy, jeśli mamy takie przekonanie, że liberalizm to jest jakieś odparcie, nie wiem, opresji feudalnej, patriarchalnej, jakieś prawa człowieka, tutaj są jakieś wolności jednostkowe, swobody, egalitaryzm, wolność, spójności, nie, nic tam takiego nie ma. Raczej ta refleksja przybiera charakter demaskatorski, dekonstruktorski. Raczej ten pozytywny liberalizm to jest liberalizm, który się usytuował w głowach liberałów, który potem został przeniesiony do podręczników akademickich, a jak wiadomo, że jak się coś powtarza, to się dostaje prawdą. Natomiast tak naprawdę liberalizm, i to wydaje mi się napędza jej refleksję, tak naprawdę to jest filozofia wykluczenia, różnych wariantów wykluczenia, podporządkowania, jakichś form dominacji i oczywiście presji siły ukrytej pod postacią umowy, że my się tu coś umawiamy, nie, nic takiego. I zawsze sobie liberałowie kogoś znajdą, kogo wykluczą, to są kobiety, to są biedni, to są barbarzyńcy, autochtoni, a w XX wieku jest to niekompetentny elektorat. I rzeczywiście jak się czyta jej pisma, to tak wybrzmiewa w człowieku to pytanie, czym ten liberalizm, kim ci liberałowie są? Bo trzeba też powiedzieć, że ona potrafi w swoim dyskursie takie różne smaczki połączyć z taką poważną analizą właśnie tradycji klasycznej, tradycji liberalnej. Na przykład, jeśli chodzi o biografię, to na przykład dowiadujemy się, że nie to z jej pisma, ale że Locke był na przykład pracownikiem instytucji zajmujących się eksploatacją kolonii, inwestował w handel niewolnikami, prawda, że współtworzył projekt konstytucji karolińskiej,
gdzie czyli mamy w liberalizmie zupełnie inne podejście do inne zasady polityczno-społeczne, jeśli chodzi o władzę kolonialną, a zupełnie inne, jeśli chodzi o autochtonów, prawda, gdzie jest władza absolutna i feudalny porządek ekonomiczny. I na przykład jeśli w tym duchu na przykład będziemy czytali bodajże 5 rozdział traktatu drugiego o teorii własności, no to nam się otwierają oczy nagle, czym ten liberalizm jest i możemy sobie wtedy dyskutować, czy tam jest liberalizm więcej pogardy do dzikich, których trzeba eksploatować, czy Locke jest to piewca, prawda, wolności, czy jest to ideolog imperium brytyjskiego, czy on raczej się opowiada po stronie egalitaryzmu, czy raczej umacnia hierarchię rasowe, płciowe i tak dalej. Podobnie na przykład Hobbes, no to też dla niej, bo ona uważa Hobbesa za liberała, bo tutaj są różne, prawda, interpretacje, dla niej to jest liberał, to też na przykład ta doktryna bardzo zależy na przykład od filozofii Grocjusza, a Grocjusz był zainteresowany ekspansją kolonialną Holendrów, a Hobbes się inspirował Grocjuszem, w związku z tym cały Lewiatan jest podszyty właśnie dążeniem do mocy i do przewagi i obrony interesów, prawda? I też te jej interpretacje, prawda, wybrzmiewają właśnie w tym duchu. No i żeby nie pozostać na takim poziomie ogólnikowości, to może ja powiem tak bardziej już szczegółowo, oczywiście wybierając sobie tutaj jakąś problematykę, więc dogłębna analiza tej tradycji liberalnej prowadziła do konfrontacji z takim pojęciem political obligation, czyli zobowiązanie polityczne. To zagadnienie pojawiło się już w Krytonie Platona, a do spopularyzowania tego pojęcia przyczynił się taki właśnie XIX-wieczny angielski filozof Thomas Hill Green. Ale myślę, że to pojęcie jest ogólnie znane, tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to moralna powinność posłuszeństwa prawu, rządowi itd. No i ona uważa, że stawia pytanie, gdzie w zasadzie w doktrynie liberalnej konstytuuje się to zobowiązanie polityczne, prawda? Gdzie w państwie liberalnym, w praktyce państwa liberalnego jest ta świadomie wyrażona zgoda obywateli na to zobowiązanie. I uwaga, ona uważa, że nie pojawia się żaden akt polityczny, który by tą zgodę wyrażał, a kaliber tego argumentu jest bardzo silny, no bo przecież to jest centralna cecha liberalnej demokracji, prawda? Że właśnie jest jakiś dobrowolny akt zgody obywateli na rząd, przecież to właśnie obiecuje umowa społeczna. No, przecież tam takie nie ma. I trzeba mieć też trochę sympatii i zrozumienia tej pisarstwa, żeby nie powiedzieć już na wstępie, że no ona jest naiwna, dziwna i głupia, nie rozumie, jak to funkcjonuje. Ona rozumie, jak to funkcjonuje. Ona się przypatruje bardzo szczegółowo praktykom i doktrynie liberalnej. Oczywiście ona wie, że na przykład ludzie uczestniczą w praktyce dziedziczenia własności, czyli na przykład akceptują rząd umożliwiający praktykę egzekwowania prawa, tak? Czyli zgadzają się na rząd, czyli konstytuują zobowiązanie polityczne. Albo że rząd roztacza ramy swobodnego, bezpiecznego życia, czyli jeśli ludzie czerpią korzyści z danego systemu politycznego, to znaczy, że go akceptują. Albo na przykład, że osoba po osiągnięciu dojrzałości pełnoletności nie emigruje z takiego państwa liberalnego, tylko zostaje na jego obszarze, to znaczy się, że akceptuje te korzyści. I to jest oczywiście nawiązanie tutaj do tego wyrazu milczącego zaufania, czyli tacit consent Lokowskiego, że my milcząco godzimy się na władzę, ale ona uważa, że tak nie jest, bo tutaj właśnie dochodzi do głosu ten jej anarchistyczne podejście, że to zobowiązanie, ono musi być głośno wyrażone, ono musi być, ale zresztą anarchiści, ktoś ma takie skłonności anarchistyczne, to czuje klimat, no. Sander Skuner to pisał, że nie, że ja muszę powiedzieć, że ja się zgadzam, nie, że ktoś, że ja gdzieś żyję i nie wiem, albo że oszczą mnie i ja jestem. Nie, to musi być jawnie i świadomie zadeklarowane. Wyborom się przygląda, prawda? Bo może wybory to jest coś jakoś sensownego dla tej liberalnej demokracji. Bardzo ciężkie dzieła wytacza, bo jeśli cokolwiek liberalna demokracja konstytuuje, to współzawodnictwo elit, ani żadne zobowiązanie polityczne i ona tam naprawdę bardzo szeroko podejmuje analizę takich teoretyków liberalnej demokracji, Beresona, Daliego, Sartori, Eckstein, czyli lata 50-60 zwolennicy właśnie demokracji, które ja bym powiedziała, że nawet taka elitarystyczna koncepcja czy model demokracji. Najgorszy z nich wszystkich to jest Józef Schumpeter. To są już po prostu najgorsze tendencje właśnie myślenia o demokracji.
demokracji, bo tak, bo politycy zyskują moc decydowania, a nie obywatele, nie lud. Obywatelskość jest słaba, znikoma, akcydentalna. Zresztą sam Schumpeter przyznał, że tak właśnie jest, że udzielenie wolności to jest tylko akcydentalnie, to jest jakiś obywatel tutaj idzie. Jednostki zainteresowane są w zasadzie realizacją własnych interesów, a nie żadną dobrym wspólnym, prawda? Demokracja to jest mechanizm rynkowy, partie sprzedają komercyjne wizerunki, jakaś konkurencja się pojawia o głosy wyborców, masy są uśpione i to bardzo dobrze, bo apatia polityczna jest po prostu warunkiem stabilności tego systemu. To jest wszystko, można powiedzieć, nam straszne, ponieważ właśnie obywatele są aktorami, czyli jakby się dobrze zastanowić, czy to jest aktor, a kto to jest ktoś, kto się przebiera. Czy my się przebieramy za 4 lata w kostium i udajemy, że jesteśmy obywatelami, a treścią istotą są tylko sprawy prywatne. Rousseau spisał, że jak się oddaje głos, to trzeba myśleć o dobru wspólnym, a nie o sobie, prawda? Więc oczywiście też widać tutaj taką może troszkę utopijność do myślenia, no ale w tym kierunku to by tutaj zmierzało. I ona oczywiście szuka jakichś współprzymierzeńców swojego myślenia, oczywiście znajduje ich, na przykład tak jak socjalisty, komunitaryzm dosyć lubi, a ja na nią to już bardzo dużo, Michael Walzer, na przykład członek Democratic Socialists of America, on tam wyraźnie odróżnia na przykład milczącą zgodę od autentycznego przyzwolenia, pięknie, bardzo padł na cenie, że na przykład twierdzi, że adresatem zobowiązania politycznego są współobywatele, a nie przedstawiciele obywateli, to też bardzo ładnie, ale ostatecznie uważa, że zdaniem Walzera ludzie pozostają w mocy prawomocnego obowiązku politycznego z powodu akceptacji korzyści płynących z życia w państwie. Czyli ostatecznie niestety Walzer, komunitaryści, Hegel, Rawls zakładają państwo jako oczywistość, zgodzą się z tym paradygmatem milczącej zgody, bo czerpią jakieś na przykład korzyści z tego, że to państwo istnieje, a ona uważa, że tak niestety no, po prostu nie jest. Może jeszcze dodam w tym kontekście, że ona zwalczała taki argument pojęciowy, może to jest ciekawe, bo w literaturze przedmiotu, znaczy nazwa pochodzi od tego, znaczy ona nazwała ten argument argumentem pojęciowym, conceptual argument, który mówi, że wysiłek uzasadnienia zobowiązania politycznego jest zbędny, ponieważ zobowiązanie polityczne jest częścią takich pojęć jak państwo, rząd i władza. Czyli tak samo jak nie ma sensu udowadniać, że nieżonany mężczyzna jest kawalerem, tak samo nie ma sensu udowadniać, że potrzebujemy jakiejś legitymizacji dla zobowiązania politycznego, no bo to jest już pojęcie zawarte w pojęciu prawa, państwa, czyli jest to prawda analityczna. No i ona bardzo tam szeroko w książce The Problem of Political Obligation analizuje również całą plejadę tam myślicieli, swoich kolonizuje zwolennikami tego problemu, Margaret MacDonald, Thomasa MacPhersona, Hannah Pitkin między innymi, wyciąga działa klasycznej filozofii, Hegla wyciąga bardzo się sprawnie, interpretuje Hegla, co dla mnie zawsze jest takim papierkiem lakmusowym, czy ktoś coś rozumie z filozofii politycznej, co ona trochę jednak rozumie, Rawlsa bardzo nie lubi, uważa, że nic nie rozumie w filozofii politycznej, bo właśnie świadomie nawiązuje do tradycji liberalnej i umowy społecznej, które są pustymi retorycznymi filozofami, a on jakby świadomie w XX wieku wraca do tego, do czego nie powinien wracać i w swoich można powiedzieć publikacjach, no, ograniczy do jakiejś jednej książki, osadza to zobowiązanie polityczne w praktyce radykalnie demokratycznej i afirmuje poczucie sprawczości obywatelskiej. Człowiek jest zobowiązany jedynie wobec takiej wspólnoty, w której istnieje pełna partycypacja. No a co to jest system partycypacji demokratycznej, no to jest też wielkie pytanie. I teraz jeszcze chciałam ustosunkować się do, bo podkreśliłam, kim jest Karol Martin, no że to jest ten antykontraktowalność, czyli ja przez to rozumiem ten sprzeciw przeciwpowiedzi. Dlaczego ta umowa jest taka fatalna? Już Rousseau zauważył, że umowa, w której oddaje się prawo podejmowania decyzji komuś innemu, czyli ktoś przejmuje kontrolę nade mną, jest pozbawiona legitymacji, bo ludzie są wolni i równi, a umowa prowadzi do ukonstytuowania, podporządkowania i posłuszeństwa. Tak? I wydaje mi się, że jej refleksja jest próbą właśnie opuszczenia paradygmatu liberalnego, fundowania wizji na nowym sposobie myślenia.
oczywiście wie, że w marksizmie była dokonana krytyka wyzysku marksistowskiego, ale ona uważa, że to jest niewystarczające, że to, nie, to jest za mało. Zignorowano problem zrzeczenia się autonomii i prawa do dysponowania własną osobą w obrębie umów, ponieważ niby wolne umowy na rynku kapitalistycznym de facto konstytuują podporządkowanie i niewolę. I to jest, myślę, wątek, który rzeczywiście trudno zrozumieć, jak się czyta Balkona, rzeczywiście trzeba sobie troszkę w głowie poprzestawiać, zwłaszcza jak ktoś jest zwolennikiem tego, że jak to wszystkim jest dobrowolną umowę i chce coś zrobić, to może zrobić co sobie chce, no, a ona właśnie uważa, że nie. Że, no i właśnie jak to zrozumieć, że właśnie zakwestionować ten fakt, że umowa uznaje się za czynność, który urzeczywistnia się wolność, prawda? Tak przecież urzeczywistnia się wolność, my przecież rozumiemy, że płatna praca na rynku kapitalistycznym jest przeciwieństwem pracy niewolniczej, prawda? No przecież tak to rozumiemy, tak? No więc ona to neguje. Może tutaj jakieś takie pomocne są i socjologiczne rozważania. On tam zauważa na przykład, że jeszcze w XIX wieku praca była przedmiotem kontrowersji, bo to, że płatna praca była ograniczeniem wolności człowieka, to dobrze rozumiał Platon i Arystoteles, którzy mieli niewolników. Dla nich było oczywiste, że ktoś, kto pracuje, jest zniewolony, bo jest pan i sługa, i jeden pracuje, a drugi nie ma czasu i się zajmuje sprawami obywatelskimi, prawda? No ale my już tak w zasadzie nie rozumiemy. Ona uważa, że to przekonanie, że zatrudnienie daje wolną pracę i to jest zbudowane właśnie na wolnych umowach, to w zasadzie są w zasadzie XX wiek. No tak, ale ją oczywiście nie interesuje, proszę Państwa, podważenie wymiany handlowej czy obrotu rzeczami, towarami. Nawet nie ją interesuje taki aspekt umowy, w której dochodzi wymiana, tylko raczej ją właśnie interesują te fenomeny umowy, w których dochodzi do zrzeczenia, jak ona mówi, kawałka dysponowania siebie, czyli prawa do kontrolowania siebie, czyli tam, gdzie pojawia się zależność i podporządkowanie. I może dobrze to zrozumieć na przykładzie na przykład umowy z prostytutką, tutaj te feministyczne wątki, gdzie właśnie konstytuuje się ten element poddania, że prawda, kobieta traktowana jest jak przedmiot. I to jest właśnie dla mnie świetny przykład, bo dla niej rynek kapitalistyczny jest jednocześnie właśnie niesprawiedliwy, jednocześnie jest patriarchalny. To mamy to połączenie właśnie tych wątków tutaj w tej umowie z prostytutką. Ale również na przykład macierzyństwo zastępcze się jej nie podoba. Ona na przykład uważa, że to są umowy bardzo problematyczne, powracające w zasadzie nawet do patriarchatu w stylu Filmera, to znaczy, że właśnie władza nad kobietą ma ten, kto kobietę zapładnia, czyli to już nawet nie jest ten patriarchat nowoczesny, tylko taki archaiczny patriarchat. I na przykład Sandy, zdaje się, sprzeciwiał się macierzyństwu zastępczemu z tego powodu, że handluje się dzieci, a na przykład Karol Batem raczej właśnie kładzie nacisk na to, że traktuje się w sposób przedmiotowy kobiety, że ona w ramach umowy jest uprzedmiotowiona. I na przykład Sandy zabroniłby dawstwa sperwy, bo mu się to nie podoba, że właśnie ojcostwo jest oddzielone od prokreacji, a na przykład Karol Batem pozwoliłaby na dawstwo sperwy, bo właśnie umowa nie konstytuuje podległości i zależności. Widzicie Państwo tą różnicę, prawda? Bo spermę można oddzielić od ciała, czyli nikt nie staje się niewolnikiem drugiej osoby, a w przypadku macierzyństwa zastępczego tak się dzieje. No i to kontrowersyjny też wątek, ale umowa małżeńska jest również taką umową problematyczną dla Karol Batem. Nam to też jest dzisiaj w XXI wieku trudno zrozumieć, bo mamy prawo zreformowane. Ale jak się dobrze poczyta, ona oczywiście wytacza działa, praktykę angielską sądowniczą za czasów Hobbesa, Locke'a się dowiemy, będziemy czytać tam właśnie brak osobowości prawnej kobiet, które były całkowicie ubezwłasnowolnione. Zwraca uwagę na przykład na problem gwałtu w małżeństwie, że w zasadzie kobieta w ramach umowy kontraktu małżeńskiego zrzekała się prawa do dysponowania swoją własną osobą i była po prostu jej właścicielem. Zresztą kobiety można było w razie sprzedać na rynku. Pierwsze wyroki prawnicze, które skazują mężów za gwałty, to jest na przykład w Anglii 1991 roku taki wyrok, Niemcy 1997, USA 1993 rok. Proszę zobaczyć, jak praktyka liberalna, zaniepadna, późno się reformuje, to jest wszystko właśnie doktryna ubezwłasnowalniająca, tylko że jak jesteśmy oczywiście po stronie wyzyskujących, no to nie widzimy strony, która jest wyzyskiwana. I proszę Państwa, co jeszcze? No może już kończę, tak? 4 minuty, no to dobrze. No to już mniej więcej tutaj widać, czym jest liberalizm w tej myśli. On obiecuje umowę społeczną, ale de facto nie potrafi ugruntować zgody świadomego obywatelstwa, wspólnoty, zobowiązania.
politycznych opiera się na fikcji obywatelskiej, rozwiązania liberalne nie usprawiedliwiają demokracji, wybrzmiewają tutaj, prawda, tezy o ekspansji kolonialnej, która razem z liberalizmem, prawda, się pojawia, hierarchiach płciowych, rasowych. Myślę, że już muszę to wnikać głęboko. I może jeszcze ocena. Wydaje mi się, że Karl Putnam, jakkolwiek jest myślicielką dosyć radykalną i taką, no, w najbliższym razie w jakiejś jednak skrajności, to przedstawia na tyle przemyślaną i podpartą argumentami refleksję, te teksty źródłowe, teksty prawnicze, że wydaje mi się, że można by powiedzieć, że jej badania mogą stać się punktem wyjścia do dalszych badań. Znaczy, trudno tak do końca ją po prostu zignorować, że to jest taki wybryk i jakaś wariatka, prawda? To jest za bardzo po prostu podparte jakąś taką rzetelną pracą akademicką. Na pewno, jeśli ktoś nie ma zniuansowanego obrazu liberalizmu, no to zyskuje dzięki badania bardziej zniuansowany obraz tego liberalizmu, tak? Taka nieschematyczna rzeczywiście refleksja, co jest moim zdaniem cenne u niej, bo niby feministka, no ale krytykuje w zasadzie te feministki, z którymi tam polemizuje Engelsa, Pochodzenie ludzi i własności prywatnej, no to jest w ogóle fatalne dzieło. Czyli ona jest taka nieschematyczna pod każdym względem. Lewica krytykuje welfare state, co to za lewice, to ona jest taka naprawdę w tym sensie, no, o, już tak powiem, jeśli ktoś jest znudzony klasycznymi interpretacjami, podręcznikowymi, schematycznymi ujęciami, to Putnam, myślę, że można ją polecić. Na pewno daje do myślenia, że nie żyjemy w demokracjach, że do obywatelskości prowadzi jakaś długa droga. Wydaje mi się, że już ostatnie zdanie, wokół liberalizmu nagromadziła się taka bardzo gorąca atmosfera i taka, no, niewątpliwie liberalizm jest wchodnią krytyki, to wydaje mi się, że kontakt z refleksją Putnam może nam rzeczywiście pomóc zrozumieć, czy przynajmniej część argumentów skierowanych przeciwko tradycji liberalnej może być uzasadniona. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, krótkie takie pytania. Chciałem zapytać o taką sprawę, bo tak się złożyło, że akurat sam się trochę natknąłem w ostatnich swoich jakichś poszukiwaniach na tak zwany nurt angielskiej, anglosaskiej myśli politycznej, tak zwanego filozoficznego anarchizmu. I tam reprezentantem takim prawdopodobnie najbardziej znanym tego nurtu jest A.J. Simmons. I ci filozoficzni anarchiści podobnie argumentują jak gdyby właśnie w tym sensie, że mówią, że te wszystkie tradycyjne, indywidualistyczne uzasadnienia obowiązku politycznego czy zobowiązania politycznego tak naprawdę nie kmiają celu, nie są przekonujące i tak dalej. Tylko no, oni jednocześnie mówią, że no dobrze, no, ale tak w gruncie rzeczy, nawet jeśli to nie jest przekonujące, no to żyjemy w świecie, gdzie są państwa, no i mamy powody, żeby w sumie się trzymać prawa stanowionego przez państwo i tak dalej. A co proponuje gdyby właśnie bohaterka wobec tego? Tworzenie anarchistycznej jakiejś wspólnoty? Rodzaju typu krytyki, szczególnie kapitalizmu, chociaż
Marks uważał, że to jest potrzebny etap, budujemy do, że przekroczymy ze społeczeństwa, później do tej wyłożonej wspólnoty, ale bo tam chodziło o uwagę, że to niewolnictwo jest dla nas dzisiaj czymś skrajnie złym, podczas gdy kapitalizm wystawianie się na rynku pracy jest takim dobrowolnym i jest fajnie. No nie, nie. Dla Marksa to wręcz można powiedzieć, że chwali niewolnictwo. Wręcz na siebie. Bardzo ciekawe, że teraz mi się wydaje, że uchwalenie tego ramy został się umową, więc to nie będę tam chodzić dla mnie, jak zostawiam krytyką. Wydaje mi się, że uchwalenie polizmu za to, że to wydarzenie się z praktyką jest trochę nieuczciwe. Wszyscy wiemy, że mongolowie byli w stanie. Nie przeszkadzało za dzień tak kolejnego robić ścianę z ludzi. Więc to rozwiedzę, że jest tyle, to jest pytanie. Pytanie mam takie. Czy ona podaje jakiś pomysł? Dwa pytania. Czy jeśli mężczyzna... Dwa pytania. Czy jeśli mężczyzna to w to taką uczestnictwie, czy to on też nie jest wpłany? Jest to w małżeństwie, czy nie znaczy, że się wkopałem, gdzie była różnica? Przypuśćmy, że te klasyczne mechanizmy, czyli ja decyduję o kobiecie, o pokażę i tak dalej, już są zlikwidowane. I druga sprawa, w jaki sposób na przykład jeśli w tej kontekście małżeńskiej pracy społecznej, mi się wydaje, że jedynym najlepszą możliwością, to ewidentnie na rynku amerykańskim jest problemem, jest niezależnie finansowe. Czy to byłby wniosek kropek? No więc tak, co proponuję pozytywnie? No więc właśnie ja bym powiedziała tak, że może, że brak jednoznacznej konkluzji jako całości w pismach prywatnym to może byłoby za mocno powiedziane, aczkolwiek jak się czytają, to mamy argumenty, tezy, wnioski, rozstrzygnięcia, ale jak zamykamy książkę, to właśnie nie bardzo wiadomo, co my mamy dalej zrobić i jak my mamy dalej żyć. Ona generalnie niekoniecznie musiałaby być taka drobna, anarchistyczna wspólnota. Pierwsza książka, wydana w 1970 roku, odpowiada na Pana pytanie. To jest książka poświęcona demokracji partycypacyjnej i ona tam podaje szereg empirycznych eksperymentów, głównie dotyczących socjologii pracy, które mają pokazać, że partycypacja, zwłaszcza w zakładach pracy, dlaczego w zakładach pracy? Bo ludzie siedzą ciągle w pracy. Mamy właśnie takie czasy, że w demokracji ateńskiej to było zupełnie inaczej. Dziś musimy wziąć pod uwagę ogromny rynek. Więc jak ludzie się zdemokratyzujemy zakłady pracy, ona się inspiruje głównie Millem, Rousseau, takim Kolem, takimi socjologami pracy, to jak my tą pracę zdemokratyzujemy. Czyli jakiś pan duch Proudhona, syndykalizmu, to się przeniesie na wyższy poziom narodowy. No ale, jeszcze jest ten nieszczęsny test, ja to nie mówiłam, bo nie wiem, czy to nie zaszkodzi Karol Patnam, jak ja to wypowiem, ale niestety taki ważniejszy tekst empiryczny Karol Patnam to jest odwołanie się do titoistycznej Jugosławii. Chociaż może na pocieszenie powiem, że jednak Jugosławia zerwała ze Związkiem Radzieckim i tam było ostre zerwanie właśnie, ale oni tam te rady robotnicze do tych zakładów pracy pompowali i ona uważa, że to jest taki dobry przykład tego, że no, demokratyzacja pracy może się udać, no, ale mówię, na niektórych to może odstraszać Karol Patnam, a nie zachęcać akurat do niej. Teraz tak, komentarz tutaj Cezarego. Tak, niektórzy w ogóle twierdzą, że zarówno Karol Patnam, jak i Sibyl Marka są takie popłuczyny po Marksie. Jak ktoś dobrze po prostu poczyta tego Marksa, zrozumie, zwłaszcza pozna młodego Marksa, to jest to wszystko paradygmat postmarksowski. Ja nawet nie wiem, ja się na przykład zawsze dziwiłam, że Karol Patnam z tego Engelsa wybrałem te feministki marksistowskie krytykuje, a Marksa nie, tak jakby właśnie Marks był oczywistością założoną. Mi się wydaje, że to w tym duchu. Nie ma krytyki Marksa, a te analizy wybrzmiewają tak bardzo marksistowskie. Ja się z tym zgadzam, że w gruncie rzeczy, jak ktoś dobrze Marksa zna, to nie wiem, czy mu tutaj coś się, jakieś otworzy światełko, prawda? I tutaj pytanie, czy mężczyzna jest uwikłany? Tak. Więc tu jest bardzo ciekawy temat, bo właśnie wydaje mi się, że Karol Patnam będzie w tym feministycznym duchu czytany, bo jest najłatwiejsza. Bo ta książka to praktycznie, że jest też zaawansowana teoretycznie książka bardzo, a to jest takie właśnie te macierzyństwo zastępcze, prostytucja, sadomasochizm, są takie tematy, że to dzisiaj po prostu
Niestety ona wypowiedziała takie zdanie, że kontrakt płci został napisany z myślą o zniesieniu władzy mężczyzn. I to spowodowało moim zdaniem bardzo opaczne interpretacje jej stanowiska, że ona została zaliczona do feministek radykalnych, z czym ja się radykalnie nie zgadzam, ponieważ jeśli ona jest radykalna w sensie poglądów, ale nie radykalna w sensie ruchu feministycznego. Bo co mówi radykalny feminizm? Mówi, że trzeba zorganizować świat po kobiecemu. Czyli to ma być jakaś wersja matriarchatu, a ona matriarchat zwalcza. I gdyby poprowadzić drugi wykład, to można pokazać, jak ona rozumie protestę. Wydaje mi się, że jej teoria nie jest antymęska. Ona po prostu, ten liberalizm sprawił, że ci mężczyźni tak się znaleźli w takich sytuacjach. Jeszcze bardzo ważna uwaga, ona nigdy nie krytykuje mężczyzn, w sensie ad personam tam nie ma. Ona się zawsze, i to moje zdanie podkreśla w swoich dziełach, ona się zawsze odnosi do instytucji społecznych, bo można mieć świetne małżeństwo, można mieć najlepsze, i ona zawsze to podkreśla, że i dlatego my nie rozumiemy krytyki instytucji małżeństwa, bo sami mamy pozytywne doświadczenia, prawda? Natomiast ona analizuje teksty prawniczo-filozoficzne, rozstrzygnięcia dotyczące małżeństwa, które mówią o poddańczości kobiet wobec mężczyzn. Tak? Także wydaje mi się, że tutaj nie jest ona przeciwko mężczyznom. I świetna intuicja, również nie powiedziałam o tym, a rzeczywiście rozwiązanie wszystkich problemów to byłaby egalitaryzacja pod względem materialnym. I oczywiście można się rozumieć, że najpoważniejsze współczesne rozwiązanie tego zagadnienia to jest bezwarunkowy dowód podstawowy. Pani profesor, bardzo.